Wędkarze z koła PZW Łuków Miasto obchodzili jubileusz 65-lecia. Świętowali wspólnie w sobotę 12 września. Nasze koło Łuków Miasto liczy właśnie tyle lat, choć pierwsze zapiski o wędkarstwie w naszym powiecie były już w 1947 roku, a więc troszeczkę dłużej. Ale zważywszy na to, że Polski Związek Wędkarstwa jako stowarzyszenie ogólnopolskie powstało w roku 50, a więc przychylamy się do tej daty i obchodzimy w tym roku właśnie 65. rocznicę powstania koła. Wędkarstwo dziś w koło to przede wszystkim zabawa, chciałem powiedzieć. Nasze koło zrzesza 524 wędkarzy, a więc jest to bardzo dużo. Drugie koło zrzesza ponad 200. W kole łukowskim jest 60 wędkarzy, 59 dokładnie wędkarzy poniżej 16 roku życia, a z młodzieżą uczącą się do 24 roku życia przekraczamy setkę. Na terenie powiatu bardzo dobre wyniki są na zimnej wodzie. Mimo wszystko ten, który umie popracować nad tym, żeby złowić, a więc kilkudniowe nęcenie, to nie jest sztuką złowić ryby zbliżające się do 20 kg. Takowe padały 18-19 kg sumy, również karpie w granicach 15. Jest grupa zapalnych karpiarzy, którzy się zajmują tym, a więc wiedzą, że na pewno takie ryby można złowić. Jubileusz 65-lecia Koła Polskiego Związku Wędkarskiego Łuków Miasto był okazją do świętowania oraz wręczenia odznaczeń i podziękowań łukowskim wędkarzom. Spotkanie wędkarzy było też okazją, aby zapytać o zalew Zimna Woda, który od 10 lat wędkarze dzierżawią od miasta. Umowa 10-letnia na dzierżawę zbiornika Zimna Woda wygasa w styczniu przyszłym roku. Na pewno zaczniemy rozmowy. Zobaczymy, jak się potoczą sprawy z rewitalizacji zbiornika, bo jak wiemy, miasto dostało jakieś tam środki. Ale mamy zapewnienie burmistrza, że odbudujemy rybostan i zbiornik będzie dalej służył wędkarzom. Nie tylko oczywiście. Bardzo chciałbym, żeby to szło szerzej w jakiejś formie rekreacji, sportu, bo to jest ważne, aby cokolwiek ruszać, cokolwiek robić, a nie siedzieć tylko przy monitorach i telewizorach, a zwłaszcza młodzież. Wędkarstwo w Łukowie cieszy się dużą popularnością. W dwóch działających w mieście kołach zrzeszonych jest ponad 700 wędkarzy.